Od kilku tygodni media donoszą o informacjach związanych z wirusem ebola. Słyszymy o kolejnych osobach, które albo zmarły w wyniku zakażenia się tym wirusem, słyszymy o osobach, które są leczone w związku z podejrzeniem występowania albo w związku z wystąpieniem tego wirusa, ale także słyszymy o osobach, które są poszukiwane, które miały kontakt z pacjentami. Którzy są nosicielami, którzy zachorowali właśnie na, na wspomniany wirus. Generalnie temat ebola, temat poszukiwania szczepionki zwalczającej wspomniany wirus, wywołuje wielkie emocje. Pamiętam, jak kilka tygodni temu. W łodzi pojawiła się informacja, iż w jednym ze szpitali przebywa taka osoba, i pewna pani redaktor przeprowadziła eksperyment pokazujący, jak wygląda właśnie, jakby przyjęcie pacjenta, który jest zakażony tego typu wirusem. Pamiętam także informację, która mówiła o tym, iż pewien pracownik medyczny, usłyszawszy, że jeden z pacjentów choruje albo podejrzewa u siebie tego typu wirus, powiedział, by poczekał w poczekalni. Różne informacje wywołują różne emocje, ale pojawia się jedno pytanie. Gdybym za przykład był podejrzewał u siebie wystąpienie pewnych objawów, które przeczytałem w encyklopedii internetowej, które składają się na tego typu wirus. Czy mógłbym na przykład powiedzieć: "Wiecie co, państwo, ja nie wyrażam zgody na leczenie, ja nie będę się leczył". Co wtedy tak naprawdę personel medyczny może zrobić? Czy można kogoś na przykład na siłę leczyć, na siłę poddawać kwarantannie? Jeżeli na przykład ktoś z mojej rodziny wrócił na przykład z Afryki i ma dziwne objawy. Czy tak naprawdę mnie też muszą zamykać, czy na przykład w szpitalu pod przymusem, jeżeli ja nie wyrażę na to zgody, a nie widzę u siebie tego typu objawów? W Polsce tego typu procedury istnieją od. W zasadzie czasów powojennych, gdzie były dekrety rządów komunistycznych mówiące przede wszystkim o zakażeniach wenerycznych, o chorobami wenerycznych. później pojawiły się konkretne ustawy, które mówiły już o licznych chorobach zakaźnych. Od 2008 roku mamy nową wersję tak zwanej ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, która mówi przede wszystkim o występowaniu nowych. Nowych chorób, nowych niepokojących zjawisk, takich chociażby jak e, przestępstwa, które są związane z e, tak zwanym bioterroryzmem. Ale wracając do tytułowej eboli. E, jeżeli mamy sytuację taką, iż wracam na przykład z Afryki, występują u mnie pewnego rodzaju objawy, ale nie informuję o nich, ale dowiaduje się o nich na przykład mój lekarz, albo dowiaduje się o tym moja rodzina. W tym wypadku istnieje możliwość przymusowego skierowania mnie na tego typu właśnie badania, ale istnieje także możliwość poddania mnie przymusowej kwarantannie. Może to odbywać się w dwojaki sposób. Po pierwsze mogę być skierowany drogą administracyjną. Mamy na poziomie województwa, na poziomie powiatów, powiatów jeszcze wcześniej, ale także na poziomie kraju. Odpowiednie władze sanitarne, zazwyczaj są to inspektorzy sanitarni, którzy mogą skierować taki wniosek administracyjny o skierowanie mnie na kwarantannę, na obserwację albo na leczenie, jeżeli widzą u mnie w jakimś tam kontekście, w jakiejś sytuacji wystąpienie podobnej choroby. Jeżeli powiem, ale ja i tak się na to nie zgadzam, wówczas mogę być doprowadzony na tego typu działania medyczne nawet siłą, za pomocą przymusu bezpośredniego wyko wykonanego przez policję. Może jednak zdarzyć się na przykład tak. I z jakichś przyczyn jest u mnie, występuje gorączka, występują określone objawy kliniczne. Zgłaszam się do, na izbę przyjęć. Lekarz widzi u mnie wystąpienie określonej choroby, która według niego ma charakter zakaźny. A ja w tym momencie mówię, ale przepraszam, ja idę w tym momencie na zakupy, bo muszę zrobić zakupy na niedzielny obiad. Lekarz w tym momencie jeżeli uzna, iż może to być szczególnie niebezpieczna choroba, która zagraża także społeczeństwu, na terenie którego się znajdujemy, funkcjonujemy, ma prawo zatrzymać mnie w szpitalu, ma prawo poddać mnie obserwacji, kwarantannie. Natychmiast tego typu informacje kieruje do inspektora sanitarnego, który wdraża także procedurę administracyjną, od której ja mogę się jakby odwołać. I tu pojawia się podstawowe pytanie: Czy siłą można mnie leczyć? Jeżeli ja nie chcę iść do dentysty, jeżeli nie chce iść do okulisty, jeżeli nie chce iść do kardiologa, choć łupie mi serce, czy ja mam prawo tak naprawdę się przeciwstawić także epidemiologowi. I przeciwstawić, się oczywiście mam prawo, mam prawo wdrożyć pewnego rodzaju procedury, które są procedurami zaskarżenia, odwołania, ponieważ są to moje fundamentalne prawa jako pacjenta, ale przede wszystkim jako człowieka. Jeżeli jednak jest sytuacja taka, w której ja stwarzam zagrożenie swoim postępowaniem, i w sposób nieodpowiedzialny, zagrażam także innym poprzez pewne objawy, poprzez pewne symptomy chorobowe, i inni mogą cierpieć w związku z moją nieodpowiedzialnością. Wówczas istnieje możliwość zastosowania wobec mnie pewnego rodzaju przymusu. Jest to pewnego rodzaju filozofia przymusu, która istnieje w medycynie, i odwołuje się ona do pewnego zagadnienia, które określone zostaną mianem zabezpieczenia danej osoby przed nią samą. Zazwyczaj kojarzy nam się to na przykład ze zjawiskami psychiatrycznymi, kiedy chcemy kogoś unieruchomić, zabezpieczyć, ponieważ na przykład jest osobą chorą na schizofrenię i w związku z tym występują u niego zachowania agresywne. Zdarzają się jednak sytuacje, w której ktoś chory, ktoś kto zagraża innym swoją chorobą, chce podejmować dalej działania, które są nieodpowiedzialne i które w sposób obiektywny stwarzać mogą zagrożenie dla innych. Tutaj medycyna ma prawo powiedzieć nie, a ja mam prawo od tego się odwołać i chyba to dobrze, że tak jest.